23 maja bieżącego roku doszło do dwóch kolizji na autostradzie A4. Obydwie miały miejsce na wysokości Chrzanowa. W jednej z kolizji brał udział samochód marki Audi, w drugiej z kolizji brał udział samochód marki Ford Mondeo. Przyczyną kolizji w obydwu przypadkach oraz utrudnień, które powstały na skutek tej kolizji, było niedostosowanie przez kierowców prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Na szczęście nie doszło do poważnych obrażeń ciała w przypadku kierujących tymi samochodami ani pasażerów. My apelujemy jako policja, żeby kierowcy byli ostrożni, żeby w trakcie warunków atmosferycznych, które wskazują na to, że trzeba nogę z gazu zdjąć, uważali i tę nogę z gazu zdjęli, żeby dostosowali prędkość, jechali uważnie, wtedy unikniemy problemów.